Dziś już siódmy dzień naszego pielgrzymowania. Pod względem pogody dzień bardzo zróżnicowany. Od rana mieliśmy już silny wiatr, deszcz. Było też bardzo zimno, a teraz jak widzimy wyszło słońce i troszeczkę uczyniło ten dzień bardziej radosnym. Panie błogosławię imię Twe, błogosławię Cię. Panie błogosławię imię Twe, błogosławię święte imię Twe. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. I znowu jak w ostatnim czasie, dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego misterium dziękczynienia Eucharystii. Na pewno dużo słyszeliśmy, dlatego że rozważania dnia dzisiejszego mają przede wszystkim tę tematykę. Blisko o tym mówi się dzisiaj również jako Eucharystii. Prośmy dzisiaj Pana w sposób szczególny, abyśmy byli ziarnem nie gnuśnym, ale tym, które udziela owocu obfitego. Prośmy, żeby Bóg był blisko naszych serc i żeby rozpalał nas, dlatego że już dzisiaj zostaliśmy wrzuceni w ziemię. Już dzisiaj, skoro tu jesteśmy na Eucharystii wspólnie, zostaliśmy wybrani do przynoszenia owocu obfitego. W tym roku pielgrzymuje z nami bardzo dużo dzieci, kilkoro, a nawet kilkanaścioro w każdej z grup. Idą też całe rodziny, mamy, nawet z trojgiem i czworgiem dzieci. I wszystkie te dzieciaki same radośnie idą, śpiewają i niejednokrotnie narzekają o wiele mniej niż ich starsi siostry i bracia. I bardzo prosimy wszystkie dzieci do 12 lat. Chcemy Cię uwielbiać, tak jak małe dzieci, które nie potrafią jeszcze nic powiedzieć. Mieszka tam już długi czas. O Madonno, kochniemy za zdaniem. Za szkołę chcemy, ale 45 minut odpoczynku mamy. 45 minut mamy odpoczynku. I daj mnie łaski swe. 45 minut, to można się wyspać nawet. Thank you.
wy nie wybieracie się na pielgrzymkę? No może. Kiedyś? Ja bym chciała iść, ale... Tak, ale co? Jakoś tak. Do Częstochowy niedaleko byście doszły na pewno, bo idą takie dzieci dużo mniejsze od was. Paulina, Klaudia, Martyna. Biorąc pod uwagę kategorię wiekową, chyba jestem pierwszą. Jak to? 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 Jak